Agnieszka, jesteśmy na drugiej edycji gali Piękna i Bestia w Nysie. Powiedz, co to jest za wydarzenie? W jakim celu jest zorganizowane? Całe wydarzenie jest zorganizowane jakby na poczet kobiecości. Tego, że kobiety, które przechodzą, są w trakcie lub są już po chorobie, chociaż choroba nas już nigdy nie opuszcza, bo jest to choroba nowotworowa, to jest ten nasz jakby smok, który nas cały czas trzyma w niepewności. Często jest tak, że nie czują się kobieco, prawda, bo utrata prawda, samej nawet, nie chodzi o że godności, ale utrata właśnie tej kobiecości nie pozwala im na dalsze życie, na cieszenie się życiem. Do tego często dochodzi otoczenie, które jakby nie wspiera lub mało wspiera, nie potrafi może wspierać, o powiem tak, nie potrafi wspierać, więc Monika znalazła ambasadorkę Anię, której robiła pierwsze fotografie w zeszłym roku i pomyślała o tym, że warto by było coś zrobić dla kobiet. No i tak powstał projekt Piękna i Bestia. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, mamy 8 marca, Dzień Kobiet. Czy to właśnie dlatego drugą edycję utworzyliście w takim niesamowitym dniu? Tak, właśnie w takim, bo 8 marca u nas w Polsce i nie tylko w Polsce jest obchodzony Dniem Kobiety, kobiecości przede wszystkim. Matki, córki, siostry, żony, prawda, dziewczyny i to jest ta kobiecość. Ile dzisiaj będzie pokazów modowych? W tej chwili jest mi trudno powiedzieć, ale myślę, że 6. Do tego mamy wspaniałych fotografów, telewizję, mamy ciekawe osobowości, właśnie wypowiadali się lekarze, pisarze, blogerzy modowi, także panel dyskusyjny, naprawdę myślę, że o ciekawych treściach. Warto było i wysłuchać panelu, i oglądnąć to, co mamy do pokazania właśnie, do zaciekawienia, że na przykład Marcin Urzędowski stworzył projekt prawdziwie ukazujący, że kobieta jest pięknem, a choroba, która jakby jest w niej lub jej towarzyszy, jest tym potworem. Czy twoim zdaniem Nysa jest przygotowana na tego typu wydarzenie jak właśnie gala Piękna i Bestia, na pokazy mody, bo jednak jest to ta część Polski, gdzie kiedyś nie było pokazów modowych? To znaczy muszę powiedzieć, że kiedyś ja sama z moją przyjaciółką Anką stworzyłyśmy tutaj pokazy mody, stworzyłyśmy projekt również Miss Plus 50, oczywiście we współpracy z Domem Kultury, pokazy były nasze. Czy Nysa jest gotowa? Trudno powiedzieć, a czym się Nysa różni od Nowego Jorku? Tak, no, że tacy sami ludzie i takie same kobiety i mają te same problemy, więc na dzień dzisiejszy może niewiele osób powiedzmy przyszło, chociaż ja uważam, że bardzo duża publiczność jest wspierająca i czy to jest rodzina, czy ale widzę, że też z zewnątrz bardzo dużo ludzi przyszło, bardzo dużo jest ciekawych osób tego, co tutaj się dzieje, a czy Nysa? No mam nadzieję, że będzie się rozwijać, będzie w przyszłości pojmie na co i czemu służy ten projekt. Sam osobiście dzisiaj widziałam, iż od samego rana brałaś czynny udział w przygotowaniu danej gali. Tak. Poczynając od choreografii, reżyserii, scenografii, jak również czesanie modelek. Tak, tak, czesałam modelki, ponieważ no to jest też mój zawód wykonywany, tak, jestem stylistą fryzur, kreowaniem powiedzmy częściowo osobowości i no nie wyobrażam sobie nie brać udziału. To, że jestem jakby na dzień, na ten moment, Monika mówi Monika, że jestem współorganizatorem, po prostu pomagam jej, bo jedna osoba, no trudne jest to do ogarnięcia, więc ja, Alicja i wiele, wiele innych osób, które tutaj brały czynny udział i nasze bohaterki też brały w tym udział. Pokaz we Francji, prawda, na Fashion Weeku, teraz czeka nas Kalisz w niedzielę, teraz następne pary, Berlin, mamy zaproszenie do Mediolanu, to wszystko jakby daje się, widać, że się rozwija, prawda? I ten projekt myślę, że będzie, że tak powiem, rozwijał się w bardzo szybkim czasie i w bardzo szybkim tempie. A ludzie, no cóż, no my jesteśmy ludźmi i tworzymy to wszystko, tak?
Jesteś osobą znaną w mediach, która organizuje jedne z największych pokazów modowych w różnych krajach, w różnych miastach. No nie do końca, nie, kiedyś tak. Kiedyś pracowałam przy pokazach mody, przy targach mody światowych. Pracowałam w teamie niemieckim jako wizażystka, stylistka. A dzisiaj po prostu kocham moje miasto i dlatego robimy bardzo dużo dla naszego miasta, bo tak naprawdę gala mogłaby się odbywać wszędzie, wszędzie i wszędzie bylibyśmy serdecznie przyjęci. Również współpracujesz z pewnym znanym salonem fryzjerskim w Będzinie. Co to jest za salon? Tak, to znaczy Będzin jest jedną z wielu akademii Andrzeja i Tomka, Wierzbicki and Schmidt, którzy promowali też Piękną i Bestię. I mamy dwie książki Tomasza Schmidta, które chcemy tutaj podarować. Nie wiem, ktoś może wylosuje, może po prostu ktoś dostanie. Młodzi ludzie, fajni. Jestem szkoleniowcem, więc mam czynny udział, byłam dyrektorem artystycznym owej akademii, współpracuję z innymi akademiami i tak to wygląda.